Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem, a właściwie wciąż się staję, franciszkanką od cierpiących, pielęgniarką. Mam na imię Paulina. Jestem ze zgromadzenia sióstr franciszkanek od cierpiących. Zgromadzenia bezhabitowego, które założył błogosławiony ojciec Honorat. Honorat, którego śladami podążamy co roku z Zakroczymia do Nowego Miasta. Zgromadzenie to założył wraz z naszą matką, sługą Bożą obecnie, Kazimierą Gruszczyńską. Zwana przez nasze siostry, jako również przez tych wszystkich, którzy ją znają, którzy ją znali, Matką Cierpiących. Charyzmatem naszego zgromadzenia jest posługa chorym i cierpiącym. Większość z naszych sióstr posługuje jako pielęgniarki. Ja również, dzięki Bożej łasce, dzięki Bożemu miłosierdziu, mogę uczestniczyć w tym charyzmacie właśnie poprzez bycie pielęgniarką i ciągłe stawanie się nią. Pielgrzymka honoracka, którą rozpoczynamy, nosi tytuł, hasło Tajemnica życia, reanimacja. Tematem, który chciałabym poruszyć, jest właśnie reanimacja. Z punktu medycznego jest to przywrócenie czynności życiowych. Reanimacja, czyli odwrócenie procesu umierania. Proces umierania jest bardzo trudnym procesem. Często się go boimy. Budzi w nas wiele lęku i wiele strachu. Poprzedza go cierpienie, choroba. Każdy z nas doświadcza cierpienia. Jest to cierpienie fizyczne, duchowe, psychiczne. Cierpienie to jednak może być darem. Paradoksalnie to brzmi, ale darem jest. Chciałabym poruszyć takie moje doświadczenia z codziennego mojego życia. Mam krótkie doświadczenie pracy w szpitalu. Pielęgniarką jestem od 2016 roku, taką pełnoprawną. Właśnie więc doświadczenie pracy w szpitalu jest krótkie, ale również jest to doświadczenie pracy w domu opieki prowadzonym przez nasze zgromadzenie, gdzie znajdują się osoby starsze. Tam zdobywam szczyty gór, tam przechodzę przez doliny, tam przechodzę nad przepaściami. Tam uczę się ufności Bożemu miłosierdziu. Pierwsze zetknięcie się z osobami cierpiącymi budziło we mnie samej wiele lęku, wiele strachu. Bałam się tego, że nie podołam, że przychodzę i staję przy nich, przy tych, którzy cierpią, którzy boleją, z pustymi rękoma. Pan Bóg jednak dzięki swemu miłosierdziu napełnia moje serce swoją miłością. I bardzo mocno to czuję, kiedy przychodzę do cierpiących, do chorych. W czasie, który przeżywamy, w dobie tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, również związanym z koronawirusem, z całą tą pandemią, z paniką, która wypełnia nas, doświadczamy właśnie, wierzę, bardzo wiele lęku. Wiele z osób chorych w szpitalach doświadczy ogromnej samotności. Pośród chorób fizycznych, leczenia, ta samotność jest właśnie tą, która jest najtrudniejsza. W momencie składania ślubów w moim zgromadzeniu jest taki bardzo ważny i piękny tekst, który towarzyszy mi właśnie od momentu złożenia ślubów i w mojej codziennej posłudze. Abyśmy szły i pocieszały Chrystusa, cierpiącego w drugim człowieku. Jako do Chrystusa podchodzę właśnie do tego drugiego człowieka. W ostatnim czasie swój dyżur dzienny, tak zwaną dniówkę, miałam w Boże Ciało. Weszłam na salę, na której znajdowały się 4 łóżka. Porównując to do 4 ołtarzy Bożego Ciała. Jest to taka procesja. Zamiast ołtarzy zaścielonych białymi, wykruchmalonymi obrusami stoją 4 łóżka zakryte prześcieradłem,
prześcieradłem, które otula cierpienie, łzy i ból drugiego człowieka. Chciałabym podzielić się także doświadczeniem niedawnego mojego czasu, Bożego Ciała. Kiedy miałam dyżur dzienny, procesja dość wyjątkowa wokół czterech ołtarzy cierpienia. Czterech ołtarzy, którymi stały się cztery łóżka moich chorych na jednej z sal. Tym razem nie były one nakryte białymi, wykrochmalonymi obrusami, lecz prześcieradłami. Prześcieradłami, które otulają cierpienie. Cierpienie drugiego człowieka, jego łzy, ból, tęsknotę. Wiele osób, które chorują właśnie w czasie tym, kiedy pozostają w izolacjach, kiedy nie ma odwiedzin, doświadczają samotności. Często moim chorym opowiadam o ich rodzinach. Oni z zamkniętymi oczami ronią swoje łzy. Bardzo mnie porusza zawsze właśnie obraz chorych, którzy płaczą. Cierpienie jest bardzo trudne do przyjęcia. Cierpienie może być jednak darem. Często, kiedy go doświadczamy, myślimy o sensie jego. Czy cierpienie ma sens? A jedno z pytań pierwszych to, dlaczego ja, dlaczego mnie to dotyczy? Każdy z nas w swoim życiu tego doświadcza. Ale chciałabym też powiedzieć o tym, że cierpienie i śmierć rodzą życie. Jako katolicy, jako osoby wierzące, musimy mieć świadomość tego, że jest Pan, który zmartwychwstał. Że do każdego z nas przychodzi Jezus, który zwyciężył śmierć. Że przychodzi światło, które zwyciężyło mrok. Że przychodzi miłość, która zwyciężyła nienawiść. W szpitalu, pośród ludzi młodych, podczas rozmów różnych przed zabiegami, przed operacjami, czy już po nich, po diagnozach, można usłyszeć taki bunt, nie tyle dotyczący samej choroby, co całego życia. Często są to osoby niewierzące lub po prostu zagubione. Wiele z nich tęskni po prostu za miłością. Każdy z nas pragnie być kochany, pragnie doświadczać miłości. I tęsknimy za nią tak bardzo, że gubimy się po drodze. Reanimacja. Reanimacja to przywrócenie czynności życiowych. O tym już wspomniałam na początku. Przywrócenie czynności życiowych, również tych duchowych. Doświadczamy przecież również śmierci i cierpienia duchowego. Bardzo wiele osób, które spotykam, doświadcza właśnie takiej nocy, mroku. Czuję się zagubionych. Reanimacja to modlitwa wstawiennicza. To ratunek, którego szukamy w Bogu. A Jezus przychodzi do każdego z nas i mówi ze spokojem, z miłością. Nie bój się, wierz tylko. W ostatnim czasie myślałam też o tym, jak wiele życia i światła jest właśnie w cierpieniu i w śmierci drugiego człowieka. Cofając się troszkę do tyłu, wrócę do Wielkiego Piątku, kiedy to w oddziale, w którym pracowałam, zmarły trzy osoby. Nie chcę mówić o śmierci i o lęku, ale chcę powiedzieć o życiu, które ono zrodziło. Chcę powiedzieć o miłosierdziu Boga, które w tym czasie się objawiło. W trakcie agonii jednego z tych z mężczyzn rozpoczęłam modlitwę. Po cichu prosiłam Pana Jezusa wcześniej, aby pozwolił mi być przy Nim,
w jego ostatnich chwilach. Człowiek bardzo samotny, nie miał rodziny. Pan Bóg dał mi tą łaskę, więc byłam przy nim. W trakcie koronki do miłosierdzia przyszedł jeden z naszych doktorów i zapytał, czy pani się modli? I rozpoczął tą modlitwę razem ze mną. Doświadczenie tego bardzo mocno mnie dotknęło. Kiedy właśnie świadectwo tej modlitwy cichej, tego oddawania i towarzyszenia osobie odchodzącej, wyzwala w innym, w drugim człowieku również takie pragnienie, taką potrzebę towarzyszenia. Czasami czuję się jak akuszerka dusz, taka położna, która właśnie w momencie śmierci odbiera nowe życie. Odbiera je i oddaje Jezusowi. Chciałabym, aby moje życie, które oddałam Jezusowi, było pełne Jego miłości. Chciałabym, aby było ono pełne nadziei, abym potrafiła nieść tę nadzieję wszystkim chorym i cierpiącym. Ojciec Honorat napisał: daj mi Boże miłość doskonałą, a wszystko się naprawi. Z taką właśnie myślą wchodzę w miejsca, do których posyła mnie Pan. Chcę nieść im nadzieję. Chcę, aby słyszeli nie tylko o tym, co boli, co jest trudem, co jest cierpieniem, ale chcę, żeby usłyszeli o miłości, która zwyciężyła śmierć. Chcę tę miłość nieść, nieść nadzieję. Na początku powiedziałam, że wciąż się staję i franciszkanką od cierpiących, i pielęgniarką. Staję się, gdyż jest to procesem. Wciąż na nowo odkrywam nowe przestrzenie mojej posługi. Wciąż na nowo staję z niewiadomą i z niemocą, z bezradnością i doświadczam wielkiej łaski Pana Boga. Codziennie proszę Go, aby działał we mnie i działał przeze mnie. Chcę być prawdziwie siostrą cierpiących. Doświadczenie bycia przy łóżku chorego, trzymania za rękę, delikatnego głaskania po głowie, ocierania łez, jest doświadczeniem, które naprawdę przerasta moje ludzkie myślenie. Jest doświadczeniem, które zbliża mnie też do Jezusa. Tego, który był przy tych, którzy cierpieli, którzy byli chorzy. Reanimacja to nie tylko proces przywrócenia czynności życiowych, które ustały, ale to także zatrzymanie procesu umierania. A więc przerwanie go w trakcie. To także może dotyczyć każdego z nas. Każdy z nas ma tę szansę. Każdemu z nas tę szansę daje Bóg. Pozwólmy, aby Jezus żył w nas i aby dał nam nowe życie. Abyśmy odkryli to nowe życie, pełnię życia właśnie w Nim. Uwierzmy, że Jezus jest tym, który zwyciężył. Że Jego miłość zwyciężyła. Że ból i cierpienie ma sens i ono prowadzi nas do Niego. I kiedyś, tak jak i dzisiaj, będziemy żyć w Nim.